Z Ewangelii według świętego Mateusza. Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Trzy razy poszukiwanie Jezusa. Pasterze poszukują tego, który został im zapowiedziany przez anioła. Mędrcy poszukują tego, który został zapowiedziany przez gwiazdę, przez mądrość, przez wiedzę, przez pisma. I Herod, który poszukuje Jezusa z lęku, poszukuje z nienawiści. Wydawałoby się, że nie ma na świecie nic godniejszego szacunku, nic bardziej wartego uwagi niż poszukiwanie Boga. Tymczasem Herod udowadnia nam, że kto nie znajduje w swoim życiu miejsca dla Boga, ten tym bardziej nie znajdzie w swoim życiu miejsca dla człowieka. To zdanie wypowiedział Benedykt XVI podczas tegorocznej pasterki. Piękne zdanie, objawiające światu bardzo, bardzo podstawową prawdę. Kto nie ma w swoim życiu miejsca dla Boga, ten tym bardziej nie będzie miał w swoim życiu miejsca dla człowieka. Kto pozbywa się ze swojego życia Boga, ten z łatwością zabije człowieka, zabije dziecko, zabije najbardziej niewinnych, najbardziej bezbronnych. Zabijanie towarzyszy odrzuceniu Boga. Nie jest prawdą, że to religia przymusza ludzi do zabijania. Nie jest prawdą to, co się nam próbuje wmówić, że konflikty religijne są przyczyną wojen. Jest odwrotnie. Wojny biorą się stąd, że ludzie nie są naprawdę religijni, że ludzie nie odkryli naprawdę, kim jest Bóg, Bóg pokoju. Nie wolno nam zabijać nigdy i nikogo. I jeżeli patrzymy na Heroda ze zgrozą, to popatrzmy także ze zgrozą na tych wszystkich, którzy i dzisiaj zabijają setki i tysiące niewinnych, małych dzieci, które nie miały szansy się urodzić. Prawdziwe chrześcijaństwo wymaga otwartych oczu. Wymaga tego, żeby słowo, które czytamy, stawało się ciałem w naszym życiu. Jeżeli o coś warto walczyć na tym świecie, to o życie. Dziękuję Wam, żeśmy w tę uroczystość świętych młodzianków wspólnie rozważyli Słowo Boże i zapraszam najserdeczniej na jutro.